Powstajmy Ojca i Syna i Ducha Świętego cały ten czas radości. Czas dzielenia się tym, co najpiękniejsze, co jest w życiu wielu tutaj obecnych bardzo ważnym elementem ich codzienności, czyli śpiew. Dziękując za te dary, które pozwalają wykorzystywać ten talent, prośmy też o potrzebne łaski i na ten czas i dla każdego z nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. O Maryjo, bez grzechu poczęta, Święta Cecylio, Książeczka. Liturgicznie jesteśmy już poza Bożym Narodzeniem, ale w Polsce tradycja przedłuża ten czas. Staramy się go dobrze wykorzystać. W tym roku, w szczególnym roku dla chóru Magnificat, cieszymy się z obecności Was tutaj obecnych. Bo to już 20 lat, jak istnieje ten chór tu przy parafii. Z okresem Bożego Narodzenia łączy się wiele pięknych tradycji. Jedną z nich jest wspólne śpiewanie chorób. Nawiązując do tego starego zwyczaju, zaśpiewamy dzisiaj wiele z nich. Razem z naszymi przyjaciółmi, chórzystami z Rawicza, Grodkowa, Brzegu Dolnego, którzy dziś z nami dzielą radość tego jubileuszu. Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął pan burmistrz gminy Żmigród, pan Robert Lewandowski, którego serdecznie witamy. Wraz z nim mieszkańców reprezentuje przewodniczący Rady Miejskiej w Żmigrodzie, pan Jan Krzyżowicz, również serdecznie. Witamy także starostę powiatu trzebnickiego, panią Małgorzatę Matusiak, która dotrze do nas bardzo dawno, ponieważ nałożyły się dwie uroczystości, troszeczkę później, ale będzie również z nami, ale zaczynamy również za serdecznie witamy dyrektora Zespołu Placówek Kultury, pana Roberta Grabkowskiego. Witamy siostry miłosierdzia, wszystkich zaproszonych księży oraz Was, drodzy parafianie i przybyłych gości. Witamy też dzisiejszych wykonawców, a są inni. Chór Świętego Wojciecha z Rawicza pod dyrekcją pana Przemysława Klima. Chór parafialny z Grodkowa pod dyrekcją pana Jacka Trutego. Chór Miriam z Rawicza pod dyrekcją pani Grażyny Nejna. Chór Oremus z Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury pod dyrekcją pani Małgorzaty Aleksander Tęcza. No i Żmigrodzki chór Magnificat pod dyrekcją pani Agnieszki Kreb. Cieszę się, kochani, Waszą obecnością. Witam Was wszystkich, którzy przyszliście na ten koncert. Podczas koncertu wysłuchamy wiele pięknych kolęd pastorałek, a także piosenek bożonarodzeniowych i noworocznych. Koncert rozpocznie się i zakończy wspólnym zaśpiewaniem kolędy. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do wspólnego kolędowania. Przybierzeli do Betlejem. To radosna kolęda powitalna, w której po kolei wymieniane są postaci zgromadzone wokół betlejemskiej stajenki. To jedna z najbardziej lubianych kolęd przez dzieci i jedna z kilku kolęd na dzisiejszym koncercie, którą zaśpiewamy wszyscy razem. Razem z Państwem. Serdecznie zapraszam do wspólnego kolędowania. pani Grażyny Najman przekazujemy podziękowania. Triumfy Króla Niebieskiego zstąpiły z nieba wysokiego, pobudziły pasterzy. Niech nasz wspólny śpiew rozbudzi nasze serca. gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Gloria in excelsis Deo. Zaśpiewajmy radośnie. Przemysław Klima. Posłuchajmy. świętego Wojciecha z parafii Chrystusa Króla z Rawicza na ręce dyrygenta pana Przemysława Klima przekazujemy podziękowania. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Zaśpiewajmy wszyscy razem. Lewandowski, na ręce dyrygenta pani Małgorzata Aleksander-Tęcza przekazujemy podziękowania. Magnificat. podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji i wspomogli dzisiejszy koncert. Zanim jednak to nastąpi, proszę o zabranie głosu pana burmistrza Roberta Lewandowskiego, panią starostę powiatu trzebnickiego Małgorzatę Matuszę oraz księdza proboszcza Jerzego Grzyba. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, zgromadzeni goście, byliśmy świadkami przepięknego kolędowania, przepięknego koncertu. Ja bardzo cieszę się, że nasz chór, dzisiaj 20-latek, mógł przy tak pięknej obecności innych chórów, czyli dwóch chórów z Rawicza, z Grodkowa i z Brzegu, świętować i świętuje ten piękny jubileusz w kościele Świętej Trójcy, gdzie na pewno to echo niesie po całym mieście te przepiękne dzisiejsze kolędowanie. Pozwólcie Państwo, że w imieniu wszystkich mieszkańców, w imieniu Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Krzyżowicza oraz w imieniu własnym skieruję list gratulacyjny i przeczytam Państwu ten list z gratulacjami dla chóru Magnificat. Kiedy 20 lat mija śpiewająco, to może oznaczać tylko jedno. Pasję i ogromną miłość do tworzenia niezwykłego projektu muzycznego, który, jak sama nazwa wskazuje, wyraża uwielbienie. Z okazji jubileuszu chóru Magnificat dziękujemy Państwu za każdy koncert, wzruszenia, przepiękne chwile, które pozwoliły nam zagłębić się w istotę wiary, uświetliły tak wiele wydarzeń i stały się źródłem refleksji dla wszystkich słuchaczy. Jesteśmy wdzięczni za 20 lat Państwa pracy, zaangażowania oraz dzielenia się z nami swoim talentem. Życzymy Państwu, aby wiara, emocje, piękno płynące z Waszego talentu otwierały serca i spotykały się z zachwytem odbiorców. 20 lat chóru Magnificat to już historia. Wiele pięknych wspomnień, cudownych projektów i zmian, które zaszły w życiu każdego z Was. Chór stał się dla wielu z Państwa projektem życia i mamy nadzieję, że przynosi Wam mnóstwo satysfakcji i dumy. Serdecznie gratulujemy tego pięknego jubileuszu. Życzymy Państwu pogody ducha, optymizmu, powodzenia w realizacji swoich muzycznych i nie tylko pasji, planów oraz marzeń. Niech te magiczne momenty, które ofiarujemy innym, wracają do Was pod postacią uśmiechów wyjątkowych ludzi wokół Was i szczęścia. Z poważaniem burmistrz gminy Żmigród Robert Lewandowski. Jeszcze raz brawo. Przekażemy dla wszystkich członków chóru takie symboliczne upominki. Szanowna Pani grozy, że tworzy ten chór Magnificat. Szanowny Bilacie, księże, proboszczu, panie burmistrzu i zgromadzona publiczność. Czuję się zaszczycona, że choć przez chwilę dane mi było uczestniczyć w tej uczcie duchowej. Pozwolicie Państwo, że z okazji tego wspaniałego jubileuszu 20-lecia chóru Magnificat w Żmigrodzie na ręce Pani Dyrektor złożę w imieniu całej wspólnoty samorządowej Powiatu Trzebnickiego, którą dane jest mi również współtworzyć, złożyć najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy szczególnego uznania dla wszystkich osób tworzących chór Magnificat, który jest przecież naszą wielką chlubą Powiatu Trzebnickiego. Proszę o przekazanie mojego szczerego uznania dla obecnych członków zespołu, jak i osób, które współtworzyły go wcześniej. Szanowni Państwo, muzyka tworzy piękny, pełen łagodności i zrozumiały dla wszystkich świat. Poprzez swój uniwersalny język buduje relacje i wyzwala emocje, które pozwalają lepiej poznać siebie oraz otaczającą nas rzeczywistość. Jak powiedział Platon, muzyka daje wszechświatowi skrzydła umysłowi, lot wyobraźni, a wszystkiemu życie. Wszyscy zapewne się ze mną zgodzą, że działalność chóru Magnificat to nie tylko przykład znakomitej organizacji, najwyższego kunsztu wokalnego, ale pełnego zrozumienia istoty muzycznego przekazu i tego niezwykłego kodu kulturowego, którym wszyscy chcielibyśmy się posługiwać, aby choć przez chwilę oderwać się od grozy dnia powszedniego. Od 20 lat wspaniale reprezentujecie Państwo żmigrodzką ziemię i cały powiat trzebnicki. Pragnę wyrazić najwyższe uznanie za Państwa wkład w rozwój kultury duchowej naszego regionu oraz promocję sztuki w najlepszym jej wydaniu. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za wszystkie chwile wzruszeń i emocji i ekscytacji oraz życiowych sukcesów, niesłabnącej pasji oraz kolejnych udanych koncertów i pełnych niezapomnianych wrażeń spotkań ze słuchaczami. Z wyrazami szacunku starosta powiatu trzebnickiego.